Siemaneczko, jestem Powietem, czyli dobrze, Farsz, pozwolę się odwołać dzisiaj tym się zbiorem, pasowaniem trawy. Już to jest przedostatni odcinek z finalnego sezonu, można powiedzieć, tej serii. No więc na początku odcinka tak jest trochę zastanawiam, peczki były komentarza, życzę mi do oglądania. Pasa by pożyczę na gdzie. Wiadomo, ja pasu nie posiadam. A czemu ja w ogóle włączam GPS-a, jeśli nie mam kierownicę. Zobra, odpalamy, lecimy. Ta sobie pożyczona, sobie 150 kilo belki robimy. Kuję po prostu. Szybciej nam to poszło. Musiałem posprawdzać sobie wszystko, jak to wygląda na joysticku. Wszystko osiągnąłem. Ja około oczywiście. Wszystko tak jest idealnie, jak powinno być, ale nie jest tragicznie. Jakoś tam będzie, może się uda to ogarnąć. 100%, 5,5 tysiąca litrów. Pojemności sala testy, znaczy testowa, powiedzieć prasa, bo nie wiem co na razie brać, wiadomo, posprzedawałem do czasu maszyny, troszeczkę teraz żałuję, bo teraz mógł sobie naprawdę taki zajebisty odcinek robić w samej sprzedaży maszyn, ale nie jest tak źle, jeszcze maszyn trochę posiadałem, tak teraz, no niestety trzeba trochę tutaj dać zarobić chłopakom odnośnie właśnie pożyczenia, tak? To nic. Nasz człowiek nie poradzi. Drugi odcinek nagrywany rzędu dzisiaj robicie w sobotę, ja nagrywam go robicie w czwartek. Z tego względu, że chcę w miesiącu w piątek skończyć, nagrać sobie 3 odcinki i weekend będzie wolny. Na ogarnięcie save'a. Który będzie już w poniedziałku na kanale. Więc myślę, że trzymajcie kciuki, żeby to wyszło. Właśnie nowa seria wleciała na kanale z już ambitnym planem bynajmniej z mojej strony. Aż ta finalnie będzie, tego nie wiem. Mam nadzieję, że tak to będzie. Taki jest zamysł, że to fajnie wszystko wychodziło. No więc zobaczymy. A nie co, mówię, przedostatni odcinek. Następnie widzimy się prawdopodobnie już w maju, w czerwcu. Tylko zależy też jak to wypali odnośnie olejarni, czy olejarnia zdąży przetworzyć, czy wręcz przeciwnie, czy będzie trzeba później czekać na to, żeby było przerobione wszystko. A mam nadzieję, że chyba raczej uda mi się to przetworzyć na 100%. No, nie udało się tak jak chciał, no niestety asfalt poleciało. Poleciała beleczka. Też widzę, że dzik się bali. Ogólnie ten wziąłem, bo muszę spasować sobie. Chcę do odcinka, żeby się nauczyć odpływać. Mam pasy i wyładunek. Teraz już bynajmniej wiem, że wystarczy mi włączyć i wyłączyć automatyczny wrzut. Ale ogólnie także nie wiem jak namać. Oj, tam tyle tu już od, zostało. Chciałem się ogólnie nauczyć obsługiwać tego całego joysticka typowo, ale niestety nie udało mi się tak jak bym chciał. Ale może nie jest tak źle. Jakoś tam się człowiek nauczy niedługo. Bo to jest to próbno drugi dzień, jak ja sobie na niej gram i to chwilę. Właśnie przy całego odcinka może nie dzieje się trochę więcej czasu poświęcę na to, żeby ogarnąć sobie tą kierownicę z joystickiem. Więc tutaj na dużo tutaj dobrego nie miałem. Więc no to dobra, na ten odcinek będzie bez kierownicy, bo to będzie finalny. Ale fajnie, że to wszystko wychodziło. Finalna kierownica. To czasu nawet na prostą serię właśnie nagrywać, to lepiej było odczuwalne i bardziej dynamiczne. My tak do casualowego grania to może nie kaliło się ten grać. Właśnie, ale w sumie tak mniej więcej wcześniej, to więcej grałem sobie na komputerze prywatnie, a teraz to właśnie nagrywam, no to tylko tyle, co nagrywam odcinki. Można powiedzieć to wszystko. No tak, nagrywam odcinki i to wszystko w tym temacie, więcej nic mi się nie udaje pograć. Nawet patrząc na... Oj, kurwa, nie to chciałem. No ale teraz patrząc niecałe 700 godzin w farmingu.
czy jest całościowo. Więc to za dużo tutaj szału nie było. Ale z... Czekajcie, to tu chciałem zobaczyć jedną rzecz, nie, czekajcie, to jest tak. Chciałem sobie tę minimapkę wyłączyć, bo teraz pamiętam, której to było przyciskiem. Dobra, jeszcze raz chciałem ten podgląd wyłączyć. Widzicie, że mogę sobie wziąć. Jest obrót żrawia, prawego i tak dalej. To wszystko z kierownicy sobie czytam. Ale ponieważ teraz przynajmniej na tym mogę sobie włączyć opór tak zwany. No i teraz chociaż to będzie lepiej wyglądać. Wszystko pod ręką. Kierownicy nie używać teraz. Ja wyprewetuję wcale. Wszystko mam pod ręką. Fajnie. Teraz to było jakieś stoliczko, nie wiadomo z czego to jest zrobione, ale jest taki stoliczek, tak ten dokument sobie trzymam, taki lekki i sobie elegancko to jest na tym joystick sobie leży. Kierownica na biurku, biurka przekręcona w ogólnym stelażu. Troszkę się gibie, ale nie tyle, żeby sobie tu ją uszkodził. Mam nadzieję, że tak to zostanie, że nic nie stanie z nią. Dobra, teraz trzeba zobaczyć, bo naprawdę tego paliwa jeszcze mało zostało. A teraz tak. Czyk. Dobra, i lecimy sobie teraz tak tu. O, nam sobie 18 na godzinę, czyli 17 na godzinę sobie na piedziela. Dość sporo. Zapraszam. Chciałem sobie kostki wydać i sobie owinąć kostki. Ale dobra. Myślę, że kieszonkę będę lepiej zarobić teoretycznie na tym niż na zianie. Chciałem sobie zrobić jano spasować. Ale to dodatkowy odcinek, później pasowanie, gabienie. Znowu tam przewracanie do skromu bez sensu, więc postanowiłem sobie tylko tak zrobić. A właśnie teraz sobie że się na piątkę i wtedy jest najlepszy biznes w zasadzie. No to też dodatkowy odcinek, bo to jest na sobotę, jak wspomniałem. I będę miał już tylko i to sobie ogarnę. Finalny odcinek wieczorkiem. I dwa odcinki z Farmers Life'a. Widać się, to jest trzeci odcinek ogólnie. Bo housekeeper był nagrywany wczoraj, znaczy wczorajszym dniu. Więc trochę ciężko mówić o przeszłym, w czasie przyszłym, bo nawet trzeba się przyzwyczaić, tak się nieraz teraz będzie mówiło. Czwartek sobie będzie właśnie w dniu nagrywania, właśnie będzie mówić o czwartku. Nagrany to jest trzeci odcinek, więc troszeczkę lecimy do przodu z tym nagrywaniem, żeby trochę ten weekend później się też był do ogarnięcia, wyżej tego save'a, który był w tym będzie. Po prostu trzeba wypocząć tak. Na niedzielę sobie ewentualnie musimy się pogadać sobie na przyzwyczaić się do tego syntaka. Będę sobie ogólnie biurko podnieść. No widać, że nie biurko, tylko ja to będę miał elegancko. I teraz mam elegancko. Trochę wyżej, mam wyżej. Mogę sobie na luzaczku sobie teraz to wszystko ogarniać. 9 minuta odcinka. Taka to jest. Kulek będzie w sumie. To 150 nawet. Mimo wszystko. Z tego co widzę. Naprawdę jest. Sporo. Wiem, co paliwa staciło. Z 51 litrów paliwa. Będę sobie trochę lepiej. Bo troszeczkę dalej trzeba teraz siedzieć. Jak się teraz nagrywa. Więc tak naprawdę nie jest tak źle.
tego bym tutaj na blisko, jak to się mówi, wyjścia nie trzyma. Ale fajnie się to skomponowało. Mówiłem w poprzednim odcinku, że na przykład fajnie mi się stopiło. Podniosłem mam nad klawiaturą. Mam kierownicę centralnie. Mam praktycznie centralny monitor przy sobie. A czy w sensie no dał mi do tego zoku. Ja to musiałem trochę bardziej w boku być. To początkowy był zamysł. Ale się udało to ogarnąć troszeczkę lepiej. I teraz jest dobrze. No ta jebana grypa mi teraz bierze. Ciężka ta grypa czasem. Będzie coraz z COVID-u, bo to by było człowiek teraz zarażony. No czekajcie, ile tego w ogóle zostało jeszcze? Dużo nie zostało tej sprawy. Czytamy to odcinko w sumie, to też powiem szczerze, że to nie jest tak technicznie. Na pewno wiem, że zdążymy sobie ogarnąć całą tą łączkę na odcinku. Prawdopodobnie. Czekajcie, ja sobie zobaczę tylko na minimapie, jak to wygląda. No prawie, ale całą łączkę już jest, cała połowa praktycznie już jest. Spasowana, więc to na pewno nie jest tak źle. Jak mi się zdawało. O, elegancko. Trochę męczący z tym dystą, teraz patrzę. No mi jest ten joystick, ale teraz kierownica jednak się dłużej gra. Tutaj trzeba będzie trochę bolała, że tak powiem, ale to dla mnie do przyzwyczajenia będzie. Trochę ten skręt będzie słyszalny dość mocno. I tak, widzę, że chyba nie mam ustawionego oświetlenia, tak jakby to mi chciał. Czyli mam. To coś mi się poprzestawiało chyba. Mam takie oświetlenie, kurwa, mam takim... Dobra, jak już tak będzie. Można tam kombinować teraz z ustawieniami oświetlenia teraz. Wyłącz automatyczny, wyłącz automatyczny. Tak jak przestawiać, ale się widać, nie uda mi tutaj poprzestawiać tego w razie. No dobra, w tym drugi dzień ogólnie grają, to nie jest tak, że to przegranie. Nagrywanie, bo znaczy, że nie gram praktycznie wcale. No skupna, jeszcze wcale nie grałem, bo tak sobie casualowo. A, mi ta seria nie 8 na godzinę ustawiło. No tak te padały tylko wcale. Więc tak fajnie sobie ten pomocnik, to się mówi, pedała fajnie ustawiony. Będzie elegancko. Mam nadzieję tylko, że ta grypa mi nie rozłoży. No fajnie, tak, to mam teraz takie fajne zacięcie do odmywania, bo wiadomo, że ta końcówka sobie też nie jest jakoś zbytnio oglądana teraz. Nie ma co się dziwić, mi się nie dzieje już zbytnio. No też się nie dziwię. No ale myślę, że się uda. Zostaje to sobie tak fajnie ruszyć, żeby po prostu się to się powrócili do oglądania. Się bardzo cieszy z tego powodu. Się dokończyć, dopieścić się tak tutaj pod moim kątem i powinno być elegancko. Prawkę trochę dopieścić.
A czy budynki bardziej wątpię? Będzie elegancko i będzie można sobie zacinać powoli. Ale się zastanawiam, czy pogoda się wydaje już od teraz ogólnie z też z pierwszej mapki. Właśnie farming, która wyszła. Była czy była. Nie ruszyć. Na end click. Nic nie mylę. Ta mapka. Mogę też sobie ograć. Przedstawiać takie ciągi, które ogólnie ma przynieść, których nie było tutaj. Na 20 miesiąc, to jeszcze będę dawać te dwa filmiki, są te na wczorajsze. No, pół godzinki będzie wyrenderowane. Na spokojnie. No, lubi szybko się renderuje. Ale tam inni patrzymy, że też szybko się renderowało, ale program się trochę podnosił i że teraz mam dobić, żeby renderować, dlatego ta jakość też taka jest. Niestety nie poprawię tej jakości, prawdopodobnie, nie wiem, muszę zobaczyć sobie, tak sobie wejść na komputer i zobaczyć. Na komputer, na telefonie zwyczajnie tego nie widać. Na komputer jest naprawdę nie widać tą jakość, taką kiczowatą. A nie wiem, te dwa odcinki, czy trzy teraz mi były sprawdzane względem jakości, więc przespalić sobie bez powodu. Bez powodu. No wejść po prostu i sprawdzić, czy ta jakość trochę troszeczkę poprawiła. Bo już mówiłem tam już ostatnim, już nie ostatnim, tylko trzecim, trzy odcinki, że trzy odcinki wcześniej mówiłem, że podkręciłem sobie bitet. Podkręciłem sobie bitet na 150 tysięcy w PS-ie i na 760 tysięcy renderuję sobie filmiki, więc ktoś z filmiki powyżej 10 giga teraz ważą. Takie krótkie w sumie. Więc to się nie ma co dziwić. Ale myślę, że teraz tak może sobie ogarnąć wszystko pod względem wysyłania, żeby w piątek, na sobotę, niedzielę wysłać obydwa filmiki, które będą właśnie nagrane. Cztery filmiki. To jest właśnie tylko taki z jednej strony plus, trochę minus. Trzeba po dwa odcinki nagrywać. Aż lubię nagrywać. Te filmiki. Właśnie z gierek, czy to z Harpera, czy fany z Lipa, czy... Właśnie tak na ekranie macie teraz filminga, tak? Więc ja bardzo to lubię. Wiadomo, że tutaj to jest ciężko mówić o czymś, co dzisiaj się kończy, można powiedzieć, w pewnym sensie. A po drugiej stronie ściąga się teraz to. Wszystko. Jakby tylko ten jeszcze jeden odcinek niedzielę leciał. Ten finalny. Czyli teraz zawsze na 9 godzinę myślę, że tylko będzie dobrze po przetworzeniu i ustawieniu miniaturki będzie na godzinę 8 rano. Ten znaczy też na 8 był chyba wrócony, więc nie będzie tak źle, jak się zapowiada. Dobra. Stało jeszcze nam 4 wałki. I co ogólnie tak jedzie nie ma. To ogólnie tak jedzie nie ma, ale to idzie. Bo tam 58 kulek, tam było 17 chyba. Tam to znaczy 17. To było zrobione na 3,5 tysiąca litrów. Trochę spiędniczę sprawę sobie, to ponieważ to trzeba przestawić. Ma sobie trasę. No i teraz na 150, to już jest petarda, to nie? No może 180 to już nie są przyjmowane. Jako owijace. Więc połączymy sobie wylot automatyczny. Niestety tak muszę mieć, bo nie wiem, gdzie mogę przypisać sobie guzik od bezpośredniego wyładunku. Pyk, elegancko. A widzę, jak płynniej teraz gra chodzi, bo 70 parę FPS-ów, zaraz zobaczę. 60, myślałem trochę więcej było. Ale patrzę na zewnątrz, to jest 75, 6.
Znaczy, muszę powiedzieć trochę jeszcze knoci. Że jednak też obciążenie na komputer jest. Kierownica plus joystick. Wiadomo, muszę kupić sobie takiego pewnie huba w zewnętrznym zasilaniu, bo niestety teraz mam wszystko podpięte z portu USB z płyty głównej. Więc jedynie tylko to muszę kupić, huba 7-gwiazdowego. I odciążę trochę ten port, żeby go nie spalić, a po komputer będę planował dopiero gdzieś jesień bądź przyszła wiosna. Powiedz panie, bardzo powiem racji, wytłum będzie raczej pewnie koniec roku, chyba że RTX 5000 jeszcze nie wyjdą. Na pewno chcę właśnie tutaj sobie 5000 kupić, po prostu wspomniałem. No i czekam na nowe Ryzeny, które teraz pewnie też będą w przyszłym roku. One ponownie, może na koniec tego roku, nie pamiętam co ile wychodzi. Teraz AMD, co? Co pół roku? Co pół roku jak Intel. Dobra, teraz tak, robimy do ostatni przejazd. Będziemy kończyć odcineczek. No i jeszcze miałbym możliwość mieć do wina miotorki na odcinku. Znaczy, no o co chodzi. No trochę tych kulek jest, nie powiem. Chyba zebrane chyba wszystko było, czy tam coś zostało? Czekajcie, jak się wychodziło to? To jest kurwa zasadnicze pytanie. Chciałem sobie zobaczyć jedną rzecz. Patrzcie, kreszcie jeden pokój został. Najebiście. Dobra. Takim widokiem kończymy odcinek, więc w dzisiejszym odcinku było to tyle. Jeśli taki odcinek wam się spodobał, stawcie w górę komentarzy i dzięki za oglądanie. Trzymajcie się następnego odcinka. Na razie, cześć.